Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynę pytań. Gościem programu jest Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia EkoUnia, były wiceminister środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. We wtorek w Gorzowie Wielkopolskim prezydent Andrzej Duda powiedział, że dziś już wiemy, co było powodem katastrofy na Odrze, że to tak zwana złota alga, ściślej toksyna, którą wydziela. Mówił też o czynniku ludzkim, czyli wszystko już jest jasne? No, dla pana prezydenta pewnie tak, ale myślę, że no, to oddaje to, co wiemy rzeczywiście w tej chwili, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że dwie panie minister, pani minister środowiska nasza i klimatu, pani Moskwa i pani Steffi Lemke, minister federalna Niemiec, zapowiedziały, że ostateczny raport będzie na koniec września. Więc dajmy jeszcze szansę tutaj naukowcom na przeanalizowanie. Na przykład nie znamy badań ryb, które były martwych ryb, które były pobrane i nie słyszałem o takich wynikach badań. Być może uda się znaleźć tą toksynę, prawda? Bo na razie no jest, wszystko wskazuje na to, że te algi wydzieliły toksynę i przez to zabiły właściwie miliony ryb, prawda? To są to dużych ryb, to ja obliczam, że jest jakieś 200 tysięcy, prawda, kilogramowych dużych ryb. Plus na rybę, drobne ryby, to są naprawdę, to są setki tysięcy, to są miliony ryb, które zginęły w Odrze. Nie wiemy, no, będzie ciekawe, będą szacunki, prawda, jaka część zasobów no, tych żywych umarła, zginęła podczas tego masowego wymierania. Ale niewątpliwie była to największa katastrofa, jaką znamy w historii Odry. W pana opinii, co doprowadziło do tej katastrofy? No wszystko wskazuje na to, że doprowadziło zasolenie, czyli stworzenie takich warunków w Odrze jak w Bałtyku, czyli słodka woda zamieniła się w słoną wodę, wysoka temperatura, odstojniki, bo Odra jest tutaj w tej części, kanał Gliwicki i później dalej jest właśnie skanalizowana i pocięta zbiornikami. W tych zbiornikach się stworzyły warunki, takie odstojniki do tworzenia rozwoju tych alg, podgrzana woda, dosyć niski poziom wody, zasolenie, biogeny, które są pożywką dla alg, czyli azot, fosfor, które też spływają z wód i z oczyszczalni ścieków, czyli cały ten bukiet chemiczny, który się dostaje do Odry. No, masowy rozwój tych alg. Niemcy stwierdzili, że w ich badaniach to było 50% tych żywych organizmów, prawda, roślinnych, to były algi. 50% z tych badań wynika. No i później prawdopodobnie pod wpływem stresu te algi się broniły. Stresem dla nich mogło być to, że doszły czyste wody, prawda? Na przykład wpuszczono po deszczach albo wpuszczono sztucznie słodką wodę i one się zaczęły bronić. One wtedy wydzieliły toksyny. No jak wydzieliły te toksyny, no to wszystkie organizmy, które miały skrzela, zaczęły umierać, bo widać, to jest bardzo mocna jakby jakaś trucizna, no, która zabija. Ale to jest też obrona tych organizmów, bardzo prymitywnych, bardzo starych, które mają 3,5 miliarda lat, prawda? Jak jeszcze hoho, nikogo nie było, to algi już się na Ziemi tworzyły, czyli one są bardzo wyspecjalizowane i już niejedno przeżyły. A czynnik ludzki dlatego, że to człowiek doprowadził do zasolenia? Tak, zasolenie i te ścieki, to no plus oczywiście zmiany klimatyczne, to, że było tak mało wody, jest susza, to są dodatkowe te czynniki, ale główny czynnik to jest zasolenie. No, wody czyli słodkowodne efekt... nie mogą być, prawda, wodami bałtyckimi, bo jeśli są, to się, no, to jest to trochę jak najazd Marsjan. Dla tych organizmów, które żyły w Odrze, czyli dla ryb słodkowodnych, dla małż, skorupiaków, po prostu pojawienie się algi, która żyje tylko w słonych wodach i zdominowanie właśnie tej przestrzeni podwodnej przez te algi, plus ta możliwość ich obrony, że one zaczęły się bronić, swój teren zajęły, zaczęły się bronić, prawda, wydzielając toksyny, no to było jak najazd Marsjan, prawda, nie? Uzbrojonych Marsjan, którzy nagle postanowili wytępić gatunek ludzki, to tak w przenośni można by powiedzieć, nie? Przenosząc to do jakiegoś obszaru science fiction, prawda, ale to niestety nie było science fiction. Kiedy ostatni raz płynął pan Odrą? No ja płynąłem w czerwcu, 10 dni płynąłem z synem w spływie Wrocław-Berlin z Dominikiem Dobrowolskim, który od 3 lat organizuje te spływy. Płynąłem po raz drugi, 3 lata temu płynąłem i teraz płynęliśmy. Piękna, renaturyzująca się rzeka, od razu powiem, renaturyzująca się. Te ostrogi, które były przez Niemców wybudowane, już się... Często były przerywane, zrobiły się z nich wyspy, zrobiły się głęboczki za nimi, zaczęły być podmywane brzegi. No, rzeka zaczęła żyć, prawda? Niestety na odcinku poniżej Krosna Odrzańskiego nasz rząd finansuje kanalizację tej rzeki, kamienowanie jej, czyli odbudowuje te ostrogi.
pod pretekstem, prawda, wprowadzenia lodołamaczy, panie redaktorze. Wydajemy około $500 miliona na to, żeby pobudować te ostrogi, czyli to są takie przegrody do połowy rzeki. Może słuchacze tego nie wiedzą, ale to są z kamieni, takich grubych kamieni, prawda, ciężkich. To są prace regulacyjne Odry. To są prace regulacyjne Odry, które powodują skanalizowanie tej Odry, zwężenie nurtu i kompletnie zniszczenie tej bioróżnorodności i tych szans na przykład na odrodzenie się ekologiczne ekosystemu. Kompletnie sprzeczne z ramową dyrektywą wodną, która mówi o dobrym stanie wód, nie tylko mówiąc o jakości wody, ale dokładnie o kształcie rzeki, że rzeka nie ma być kanałem, tylko ma być meandrującą rzeką, prawda? Ma mieć właśnie brzegi, ma mieć wysepki, prawda, mielizny. A czy to jest dobry stan wód? A czy to mógł być też jeden z czynników, który doprowadził do tej katastrofy? Bo takie głosy się pojawiają. To jest jeden z czynników, który mógł pogłębić jakby ten efekt, że ta rzeka nie miała możliwości samooczyszczenia, że ryby nie miały możliwości ucieczek na przykład z Starorzecza albo w jakieś zagłębienia, gdzie mogły się być może schronić, a wiemy, że się tak chroniły. Uciekały do dopływów i to może jest całe szczęście, że, prawda, że jeszcze istnieją dopływy i część ryb się ochroniła, prawda, uciekając do dopływów. To wiemy, mamy od przyrodników jakby potwierdzenie. Jak dzisiaj po tych kilku tygodniach od tego z pana spływów wygląda Odra? Co z niej zostało? W jakim jest stanie? No to jest smutny obraz właściwie, bo to jest, powiedział, ja nawet użyłem takiego sformułowania, że to jest grób. Nie, że tam jest. My tego nie widzimy, ale na dole jest masowa śmierć, prawda? Tylko część tych ryb, to przyrodnicy nam zwracają uwagę i zresztą to, co działo się koło Szczecina, to też to potwierdza, że tylko część tych ryb wypłynęła i je wyłowiono z zewnątrz, a reszta zalega na dnie i będzie jakoś tam, prawda, z czasem też się unosiła. Czyli te trupy ryb będą niestety wtórnie zanieczyszczały biologicznie, bo na tym się rozwijają też różne organizmy i powodują, no, w Szczecinie to już było wtórne zanieczyszczenie z powodu braku tlenu. Tu było za dużo tlenu, bo algi produkowały dużo tego tlenu okresowo, a tam była przyducha, zaczęło brakować tlenu, bo rozkład tych organizmów, tych martwych ryb, skorupiaków, małż powodował zabieranie tlenu, prawda? Czyli te jeszcze żywe ryby, które powinny żyć, też uciekały do dopływów, się ratowały gdzie mogły. Czyli to wydobywanie martwych ryb z Odry może trwać jeszcze tygodniami? Jest chyba bardzo trudne, trzeba czekać na organizmy, które rozłożą te martwe ryby i czekać na jednak dopływ wód, które też, rzeka ma duże zdolności samooczyszczania. Gdyby jej nie regulować, nie kanalizować, dlatego punkt pierwszy, tutaj my przygotowaliśmy takie stanowisko. No właśnie, co teraz z Odrą? Dwóch koalicji, tak, na już jakby czas na zmiany, koalicji, dwóch największych koalicji, czas na Odrę i Ratujmy Rzeki. Jedna, ta druga zrzesza ponad 50 organizacji, 50 takich różnych indywidualnych osób, które się zajmują Odrą, podróżników, ale też osoby naukowców. Ta czas na Odrę zrzesza organizacje niemieckie, czeskie i polskie. No i razem żeśmy napisali stanowisko, że trzeba wstrzymać kanalizowanie rzeki. No, kanalizowanie rzekomo, prawda, po to, żeby wpłynęły do lodołamaczy, ale to jest oczywiście rzekomo. Chce się zrobić tam, przywrócić żeglugę wielką, prawda, to nazywamy, czyli wprowadzić barki. My nie jesteśmy przeciwni żegludze, bo sami żeglujemy, prawda, tylko kajakami, łódkami. To jest dla drobnej żeglugi dostosowanie rzeki do tego, do jej głębokości, dostosowanie tych statków, które tam mają pływać, łodzi do głębokości rzeki, a nie odwrotnie. Tu się wszystko robi po to, żeby wykombinować, żeby rzeka miała 2,5 metra głębokości i będziemy wielkie barki tam spławiać. To taki jest cel, prawda, rządu. Panie redaktorze, to jest kompletnie nierealne. Z powodów klimatycznych nie będzie wody. To popatrzmy, co się dzieje na Renie i na Dunaju, które są dużo bardziej zasobne w wodę. W tej chwili tam barki stoją. Na tych rzekach to jest ostrzeżenie, że my sobie możemy postawić tą autostradę wodną, wydać miliardy złotych z naszych kieszeni, bo to jest z naszych kieszeni, bo to są publiczne pieniądze, to nie są prywatne pieniądze, i mieć właściwie kanały puste bez wody i bez żeglugi i zdegradowane ekologicznie, w których nie da się w ogóle przywrócić ekosystemu taki, jaki tu był. No a ten ekosystem pokazywał, że jest przepiękny. To, proszę Państwa, dwumetrowe, nie wiem, sumy, prawda, nie metrowe. Ja nawet nie wiedziałem, że tam takie ryby są. Niestety ta katastrofa, ta śmierć tych ryb pokazała, jak ten system się w ciągu 30 lat odrodził. To były ryby, część z tych ryb miała po 30-40 lat. My teraz będziemy musieli tyle czasu czekać, żeby odbudować te zasoby. Właśnie, bo pytanie jest takie, pod warunkiem, że nie zdemolujemy tej rzeki. Mówi pan, że Odra przypomina dziś grób. Ile w takim razie potrzeba czasu, żeby odbudować rzekę? Przy mądrej polityce
właśnie zaprzestając tego kanalizowania, regulowania, bo to jest jakby warunek numer jeden, żeby rzeka miała możliwości, prawda, żeby rzeka była żywa, żeby rzeka płynęła, żeby miała jakby swoje głęboczki, żeby miała zdolności brzegi. Do samooczyszczania. Tak, dokładnie, to jest to i też do rozrodu jakby tych organizmów żywych. One muszą mieć miejsca właśnie rozrodu, chowania się, skrytek. W takim kanale nie za bardzo, prawda, wykamienowanym czy wybetonowanym nie da się, prawda. To mamy takie badania nawet ichtiologiczne, że w rzece, prawda, meandrujące jest kilkanaście gatunków ryb, w rzece uregulowanej, takiej skanalizowanej z takim dnem trapezowym, tak zwanym trzy gatunki. Czyli sama struktura rzeki demoluje natychmiast możliwość odtworzenia tych gatunków. Co odpowiadając na pana pytanie, jeśli nie będziemy popełniać błędów dalej i wydawać pieniędzy na nonsensy tylko na renaturyzację tej rzeki, bo to jest właściwy kierunek. Być może odtworzenie terenów zalewowych, na pewno właściwie, bo ze względów przeciwpowodziowych to jest też ważne. To nie jest tylko ważne ze względu na ekologię. To, co robi w tej chwili rząd, zagraża nie tylko ekologii, zagraża też kwestiom przeciwpowodziowym. Niemcy wyraźnie wskazują, że to zwiększa zagrożenie powodziowe. No i nie ma zerowe znaczenie transportowe. Zerowe. Mówię to jako inżyniera ekonomiki transportu. A co z procesem zarybiania Odry? Trzeba bardzo ostrożnie, trzeba bardzo dobrze przebadać, co tam w tej chwili na dnie w tej Odrze jest, co jest, jakie gatunki się ostały, bo to się wiąże z tym, to skoro tam było 50% alg w pewnym okresie, no to tam to było, że tak powiem, jak przeczyszczenie w ogóle tego ekosystemu kompletnie innym ekosystemem wód słonych. Teraz trzeba się przyjrzeć, co się tam ostało i dostosować właśnie zarybianie do tego, jakie są możliwości tej rzeki, jeśli chodzi o tak zwany fitoplankton, czyli organizmy roślinne i zooplankton, te drobne organizmy zwierzęce, którymi się ryby żywią. No bo sobie możemy wpuścić tam ryby, ale one umrą z głodu, bo się okaże, że tam mamy pustynię na przykład po tym. Więc bardzo mocno trzeba postawić na badania. My tu kładziemy nacisk, że powinien powstać międzynarodowy zespół, złożony też z takich naukowców, którzy odtwarzali po takich katastrofach na Renie, czy prawda, czy w Rumunii była taka katastrofa po zatruciu właściwie cjankami, wytruto z kopalni złota. Też była właściwie wysterylizowana rzeka i później odtwarzano to. Więc trzeba skorzystać z tych doświadczeń i tak odbudowywać tą Odrę spokojnie, bez hura zarybiania, prawda, wrzucania ryb, jak tam komu się podoba, prawda, albo jak ktoś chce zarobić pieniądze, bo na zarybianiu też się zarabia pieniądze. Na Odrze nie ma systemu monitorowania. Niemcy mają trzy automatyczne stacje, my mamy wszystko manualne. Czyli ręcznie musi wojewódzka inspekcja albo ktoś inny podjechać, pobrać próbki i to zmonitorować. To trzeba teraz zmienić? No rząd zapowiedział. To jedna z rzeczy, które zapowiedzieli. A myśli pan, że faktycznie to się zmieni i powstanie prawdziwy system monitoringu Odry? Myślę, że ten system powinien powstać w całej Polsce dla monitoringu Odry i Wisły, tak, innych rzek, dopływów najważniejszych, automatyczne stacje monitoringowe, które pokazują ileś tam parametrów, takich jak na przykład zasolenie, pH, czyli kwasowość wody, ilość tam siarczków, bo one automatycznie mogą mierzyć, prawda, zawartość tlenu i to mając takie automatyczne problemy, mamy natychmiast dzwonki alarmowe, prawda, nie? To może z nocy pana obudzić i no właśnie, gdybyśmy taki system mieli, to tej katastrofy można było uniknąć, zapobiec? Prawdopodobnie, gdybyśmy mieli taki automatyczny system gdzieś w kanale Gliwickim, to powinniśmy mieć natychmiast dzwonki alarmowe i mówić, coś tutaj nie gra, prawda, bo zobaczcie, ile tej soli jest, tak nie powinno być. To by ostrzegło też zakłady przemysłowe, które w górze rzeki bezkarnie do tej pory zrzucały, prawda, tą sól, że uwaga, organy wiedzą, jest tu jakieś ogłoszenie, informacja o tym, to my musimy się wyhamować, prawda, coś musimy z tym zrobić. Prawda. Więc no, gdybyśmy też, te zatrucia, panie redaktorze, były w marcu już, śnięcia ryb były w marcu w kanale Gliwickim i ze względu na zasolenie. Nie wiemy, czy to były algi, być może to były algi, być może to były już pierwsze sygnały, gdybyśmy z nich wyciągnęli wnioski, nie byłoby tak gigantycznej katastrofy, tak gigantycznego umierania ryb, prawda? Jak niemal umieranie gatunków, prawda? Nie wiem, w 60 milionów lat temu umieranie dinozaurów, to tak trochę wygląda. Na koniec, czy teraz wszystkie pozwolenia wodnoprawne, które mają firmy przemysłowe, powinny być ponownie zweryfikowane? Dobrze, że pan o to pyta, bo Wody Polskie zrobiły jedną dobrą rzecz, którą zrobiły już od czerwca tamtego roku, a się przyznały dopiero podczas tej katastrofy. Zanalizowały właśnie wyloty ścieków i pozwolenia wodnoprawne. I otóż, proszę państwa, na 5,8 tysiąca wylotów ścieków do rzeki Odry, tylko 3,5 tysiąca ma wydane pozwolenie. Czyli 2,3 tysiąca w ogóle działa bez pozwoleń.
Czyli nie wiemy, co i ile, w jakiej ilości zrzucają. A w ogóle 282 wyloty są nielegalne. Znaleźli jakieś rury, którymi coś leci, o których oni nie wiedzą co. To pokazuje, to trzeba jak uszczelnić. Ten system monitoringu, jak ten system, bym powiedział, nadzoru nad pozwoleniami wodnoprawnymi, co się i kiedy wrzuca do Odry, nie działa. Oczywiście zrzuty będą, ale powinny być zrzuty oczyszczonych ścieków i bardzo w konkretnych normach, prawda, i w bardzo konkretnej sytuacji. Prawda? Jak jest za mało tej wody, nie wolno zrzucać. Trudno, musimy zbudować duże zbiorniki i te solanki, na przykład górnicze, zbierać w takich zbiornikach i czekać, aż będzie więcej tej wody, żeby można było to rozcieńczyć, bo inaczej zabijamy życie, prawda, co się okazało. Mówił Radosław Gawlik o Odrze, były wiceminister środowiska, prezes Stowarzyszenia EkoUnia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.